Idziesz dzisiaj z nami, Liska? Zaczekaj, Dianka. Poczekamy na Liskę. Idziesz z nami? Idziesz z nami na spacerek? Lisunia, chcesz iść z nami? To chodź. No idźcie, idziemy. Chodź. Widzisz? No chodź. Nie krzycz, tylko chodź. Chodź, chodź. No chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, idziemy. Chodź, chodź. No chodź, zostaw Liskę. Zostaw Liskę. Trzeba na nią czekać. Została gdzieś w tyle. Leci. Widzicie to? No chodź! Dianka oczywiście cały czas się zazdrośnicą robi. Chodź, chodź, chodź! No chodź! No chodź! No już czekaliśmy na ciebie, widzisz? Czekaliśmy. Czekaliśmy, no, no, widzisz? Już? Dobrze? Idziemy? Liska to jest w ogóle też takie moje dziecko wychowane od malutkiego. 2 lata temu znalazłam ją na poboczu, na ulicy, ledwo żywą. Była w bardzo ciężkim stanie. No i cóż, wzięłam ją pod pachę i mówię, co będzie, to będzie. Postaram się ją uratować. No i tak ją pielęgnowałam przez długie miesiące, non stop weterynarz, non stop leki, antybiotyki. Oczka miała bardzo złym stanie. No chodź! Oba były bardzo mocno zarupiałe, aż jej się zasklepiły kanaliki łzowe i dzisiaj jest kotem płaczącym. Próbowaliśmy na zabiegu odblokować, ale niestety zabieg się nie powiódł i nie da się jej to naprawić już. Ale jej to nie przeszkadza. Oczka przemywamy. No i co? No i co? No już wszystko dobrze. Już wszystko dobrze. Dianuś! Dianuś, zostaw. No, no już dobrze. Już dobrze? Już dobrze? Wyprzytuła się trochę i możemy iść dalej? Dobrze, to chodźcie. Idziemy. No i Liska właśnie była takim malutkim koteczkiem, którego chodziłam, nosiłam na rączkach, lulałam, bo ona była tak wycieńczona, tak chudziutka, że nie miała siły na własnych nóżkach chodzić na początku, więc ją tak niańczyłam i do dzisiaj jest takim moim wynieńczonym kotkiem. No chodź! No i oczywiście jak może, to chce spędzać ze mną jak najwięcej czasu, więc gdzieś tam się zawsze przewija. Ale Diana ją skutecznie odstrasza, bo Diana po prostu chce być na pierwszym miejscu i denerwuje ją to, że jakiś kot chce jej zabrać mamusię. No chodź, Lizunia. Więc powiem wam szczerze, i tak najbardziej z Dianą to Liska wytrzymuje. Bo Diana to jest power. A wszystkie koty to takie raczej są spokojne.
No i słuchajcie, wróciłam z moimi zwierzętami ze spaceru. Nie pamiętam, czy się przywitałam, czy się nie przywitałam, ale witam z tej strony, Teresa Firkowska. Witam na moim kanale Siedlisko Drzewo. I słuchajcie, dzisiaj taki upał już, ledwo przyszłam, już jestem mokra. Ale co dzisiaj chciałam pokazać Wam? A mianowicie, słuchajcie, już Wam pokazuję. Patrzcie, to są takie skrzynki tu przy stodole, przy moich okienkach. I w tych skrzynkach, słuchajcie, miałam nasiane nasturcje, aksamitki, inne takie. Fajnie, chciałam taki wiejski klimat tutaj stworzyć. Ale słuchajcie, to po prostu słońce od 12 właściwie, 12:01 to słońce tu praży niemiłosiernie. I no wszystko, słuchajcie, mi tu usycha. Leje wodę cały czas, ale po prostu to jest cały czas za mało, te donice są nieszczelne, więc dzisiaj chcę w tych donicach coś fajnego wymyśleć. Już Wam mówię co. No więc słuchajcie, te donice na pewno muszę czymś wyłożyć. Jeszcze kartki. O, Maciejka też się. I słuchajcie, i tak, żeby nie była tak do końca nieprzepuszczalna, bo co chcę tu zrobić? Taki ala skalniak, takie na słońcu wytrzymają te rośliny. Piaskiem trochę wysypię, kamykami, trochę ziemią i nawierzch piasek i kamyki, ładnie ułożę te sukulenty moje. A mam w skalniaku trochę sukulentów, więc przeniosę je tutaj. Zapraszam do oglądania, zobaczcie jak ładnie tutaj zrobię. Mam takie reklamówki, potnę je i powykładam tym. Nie będzie to jeden ciąg, więc będzie taka nieszczelność woda, a będzie przeciekać, ale też nie będzie tak odparowywało mocno. Idę po piasek, wysypię piaskiem, takim tym moim, takim co tutaj wszędzie jest. Później trochę żyznę jakiejś ziemi, tutaj z kompostownikiem mam pomieszana taki kompost plus obornik, to tutaj sobie wsypię i nawierzch kamyczki z ziemią i posadę też sukulenty. Dorzucę teraz trochę żyznej ziemi na ten piasek. Później posadzę sukulenty i jeszcze wysypię piaskiem. Gorąco tu jest strasznie, więc sukulento będą i rozchodnikom, i skalniakom, wszystkim takim tym gruboszałowym roślinkom będzie tu cudownie. Będą się wylegiwać w tym słońcu, a ja się piekę. Trochę żyznej ziemi z obornikiem, żeby miały z czego czerpać odżywcze składniki, moje kwiatki, i zrobię przerwę, bo się tu ugotuję w tym słońcu. Zobaczcie, jakie dżdżowniczki. Widzicie to, jak sobie leżą w oborniku? Moje dzieci by powiedziały fuj! Ale czego tu się wstydzić?
Oczywiście pokażę Wam zbliżenie, jak już ładnie podleję. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie i oczywiście czekam na Wasze subskrypcje. Proszę, całoroczny skaniak w donicy. Czy nie fajny? Bezobsługowy.